Konferencja mówiąca o roli hipertermii w polskiej medycynie przede wszystkim skupiła się na aspekcie praktycznym. Hipertermia raczkuje w Polsce, ona dopiero rozpoczyna się. Poprosiliśmy, towarzystwo zaprosiło czołówkę światową ludzi, ekspertów zajmujących się hipertermią. Celem tego spotkania dzisiejszego i celem w ogóle towarzystwa jest propagowanie hipertermii jako metody naukowej, metody terapeutycznej o poważnym znaczeniu w onkologii. Eksperci zostali zaproszeni po to, żeby przekazać informacje rzetelną. Przede wszystkim są to ludzie z olbrzymią praktyką. I o to nam chodziło, żeby to nie były wykłady teoretyczne, ale wykłady praktyczne. I nauka i wiedza, która została tu przedstawiona, jest na najwyższym poziomie światowym. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych w pierwszych wykładach przekazali podstawy hipertermii. To są wykłady unikatowe. Tych ludzi rzadko się spotyka i słyszy w świecie. Znamy ich z literatury, a tu mieliśmy okazję poznać wszystkich, których znamy z piśmiennictwa, poznać na żywo i przedyskutować wiele spraw i spowodować to, że hipertermia, mam nadzieję, pomału zacznie znajdować swoje miejsce w medycynie polskiej, a zwłaszcza w onkologii.